Dobrze, proszę Państwa, to już sobie powoli będziemy zaczynać nasze dzisiejsze rozważania. Witam Państwa bardzo serdecznie na drugiej prelekcji z cyklu Rzeczpospolita nadprzyrodzona. Dzisiaj będziemy poruszać tematy diabelskie, szatańskie. Tam słyszałem te jakieś zastanawianie się, czy trzeba było duszę sprzedać, żeby tutaj przyjść. No, poczekamy jeszcze parę minut, to zobaczymy, czy jedna dusza za krzesło wystarczy. Natomiast rzeczywiście, no to tutaj będziemy poruszać temat, no chyba taki najbardziej nośny, dlatego że ta nasza obrzędowość polska, około diabelska, jest rzeczywiście pewnym ewenementem w skali Europy. Budzi szereg pytań, szereg wątpliwości. Na kilka pytań sobie tutaj spróbujemy choćby ramowo odpowiedzieć. Ta prelekcja została zaplanowana w taki sposób, że zaczniemy od takiego wysokiego religioznawczego i teologicznego C. Jak się w ogóle kształtowało pojęcie piekła? Czy ono jest rzeczywiście w jakiś sposób odwiecznie związane z każdą religią? Jak zawsze, kiedy się stawia jakieś pytania na początku, no to odpowiedź jest nie. To jest oczywiste. Potem zobaczymy, jak ten diabeł spotkał Polaków i co w efekcie tego się tam działo. W jaki sposób byliśmy poddawani wpływom zewnętrznym, głównie wpływom niemieckim. No a ostatecznie sobie przejdziemy, pewnie nam starczy trochę czasu na koniec, żebyśmy sobie powiedzieli o kilku takich bardzo przaśnych historyjkach, które wprawdzie się nie znalazły w raportach z procesów czarownic, które w Polsce oczywiście się toczyły o wieku XVI-XVII do roku 1775. Natomiast znalazły się w opisach zwyczajów naszego ludu w wieku XIX, a pewnie i skończymy historiami bardzo, bardzo współczesnymi, dlatego że diabeł w tej takiej bardzo etnograficznej formie świetnie się miał w latach 70., a jest dosyć mocne podejrzenie, że dobrze się czuje i teraz. Zatem tak, najpierw sobie przejdźmy do w ogóle piekła. Piekła jako takiego, no bo diabeł w jakiś sposób musi mieć gdzie jakby mieszkać, gdzie musi prowadzić swoją wywrotową działalność. No i problem polega na tym, że to piekło mamy stosunkowo późno. Ja to może część z Państwa na kanale na YouTubie Wieka dotrwała do tej mojej pierwszej skromnej próby, której ciągle zapominam usunąć, z podcastem z ubiegłego roku, gdzie jest właśnie jedna taka jedyna moja audycyjka, jak oswoić śmierć, i tam właśnie postawiłem taką tezę za oczywiście wielkimi religioznawcami, że generalnie przez długi, długi czas mieliśmy taką, ja to ładnie nazwałem, teologią gangu Pruszkowskiego, że generalnie bogom wszelkiej maści trzeba było opłacić się za opiekę, natomiast to była opieka w jakiś sposób dożywotnia. To, co się działo potem, to był po prostu los w krainie cieni, w jakimś tam, prawda, Hadesie, w jakimś Szeolu, no i generalnie nic fajnego. I świetnym takim przykładem właśnie takiego Szeolu, właśnie takiego trwania duszy po śmierci, ale bez żadnej ambitnej eschatologii, jest to, co nam pokazuje Homer w Odysei. Mianowicie, kiedy w pewnym momencie Odyseusz wylatuje poza mapę znanego świata, to tam przyzywa duchy zmarłych i między innymi przyzywa wieszcza Terezjasza. On tam ma też kilka spotkań z różnymi ważnymi cieniami, między innymi z cieniem Achillesa, który to cień Achillesa mu mówi, że w sumie to wolałby być teraz jakimś parobkiem, jakimś chłopem, ale żyć, a nie być sobie tym, prawda, cieniem, który sobie w taki sposób byle trwa. To jest eschatologia na jakby sposób grecki, w zasadzie poza religią egipską, to w tym czasie nie widzimy żadnej jakiejś rozwiniętej eschatologii, poza tym oczywiście, że w Egipcie to i tak życie wieczne to było dla tych bogaczy, a dla biednych, no cóż, wrzucić do Nilu na żer świętym krokodylom, nie?
Więc nie bardzo jest pomysł na to, jak ma wyglądać to życie pośmiertne. Oczywiście, jeżeli w jakiś sposób bogom się narazimy, no to mogą nas w jakiś sposób ukarać. To każda mitologia ma tego typu przykłady, no ale to trzeba sobie osobiście na taką karę po prostu zasłużyć. No ale trwa sobie dalej starożytność. A, tutaj jeszcze. To może wrócimy. Trwa sobie dalej starożytność i religia się... Ile się musi zmienić, żeby się nic nie zmieniło? I religia się zmienia. Bogowie też się zmieniają z takich po prostu bandziorów, którym trzeba się opłacić, żeby nie było suszy, żeby nie było z drugiej strony powodzi, żeby wszystkie dzieci przeżyły i tak dalej, i tak dalej. Bogowie stają się nie tylko wyznacznikiem różnego rodzaju tabu, ale stają się wyznacznikiem moralności. I tacy bogowie już mają lepszy pomysł dla człowieka, w jaki sposób on ma trwać po śmierci. Więc owszem, mamy jakiś ten dalej Hades, Szeol, tak, gdzie większa część osób sobie tak byle trwa, no ale już mamy jakąś wizję raju i mamy jakąś wizję piekła. I Wergiliusz, piszący swoją Eneidę, która jest taką czasami twórczą kompilacją Iliady i Odysei Homera, tylko że oczywiście piękną łaciną i z paroma takimi specyficznie rzymskimi cechami, już ma tam piekło. Już rzeczywiście Eneasz w szóstej księdze, kiedy wstępuje do Tartaru, to już ma tam ewidentne elementy, w których już odnajdujemy nasze piekło. Jest to aż tak bardzo rzucające się w oczy, że co mądrzejsi, czy może co bardziej złośliwi, uczeni już w czasach chrześcijańskich zauważali, ej, ale słuchajcie, no, minęło tyle jakby czasu, jesteśmy już po wcieleniu Chrystusa, czekamy na Jego przyjście, a dalej mamy pogańskie piekło, o co chodzi, tak? Na co oczywiście padała odpowiedź, że piekło dla pogan i dla złych chrześcijan jest takie samo, to jest to samo piekło, więc to nie jest żaden plagiat, tylko jest to po prostu świetny opis miejsca, które sobie jest, które sobie funkcjonuje. I dlatego Eneida będzie podstawą bardzo, ale to bardzo popularnej literatury, jaką są wizje, wizje zaświatów. W zasadzie znamy z tego głównie boską komedię, dlatego że to jest jedyne dobre dzieło z ich wszystkich, tak? Ale tego było naprawdę bardzo dużo. Głównie to było na poziomie takich dzisiejszych fanfików. Zresztą również jak to w fanfikach bywa, jedni zżynali bardzo od drugich. No więc się z tego wykuwała taka wizja, gdzie obok Lucyfera mieliśmy Plutona, mieliśmy Cerbera jako księcia piekieł. To się wszystko jakby radośnie ze sobą mieszało. Kiedy już był potrzebny diabeł w takiej właśnie wizji, że te kary pośmiertne są potrzebne. No ale to jest oczywiście ten jeden z naszych wielkich fundamentów kultury, czyli ta kultura antyczna, twórczo przerobiona przez chrześcijaństwo, ale oczywiście jest jeszcze tradycja judaistyczna. Jeżeli chodzi o szatana, o diabły w Starym Testamencie, to oczywiście najczęściej się odwołujemy do Księgi Hioba, gdzie mamy Hioba jako właśnie przykład człowieka, który stał się obiektem zakładu między szatanem a Bogiem i był przez tego szatana bardzo dręczony, żeby się wyparł Boga. Zabito mu wszystkie dzieci, żona jego też zmarła, on został objęty trądem. Był jakby wcześniej człowiekiem bardzo bogatym, nagle stał się nędzarzem, no ale dalej, prawda, twierdził, że on wszystkie przykazania, wszystkie, całe prawo wykonuje, więc w zasadzie nie rozumie, skąd jakby go spotykają te wszystkie cierpienia. No i kiedy się ten zakład skończył, Bóg wygrał,
no to został Hiob nagrodzony, że urodziło mu się jeszcze więcej dzieci, miał jeszcze więcej wołów, żony miał jeszcze piękniejsze, bo to jeszcze ten moment, że można było mieć więcej żon niż jedną. No ale tutaj, chociaż jest to taki najbardziej namacalny przykład działalności szatańskiej, działalności diabelskiej, no to ten diabeł tam nie jest przeciwnikiem Boga, tak? Jest wykonawcą jego woli, jest wykonawcą jego rozkazów. On jakby działa z dopuszczenia Bożego. Jest taki bardzo ładny cytat z Machiavellego, z księcia, gdzie, prawda, pisze o tym, że dobry książę to musi mieć dobrych i złych ludzi, bo nigdy nie wie, kiedy będzie potrzebował dobrego, a kiedy złego człowieka. Więc szatan jest takim złym człowiekiem Boga. I to będzie bardzo, że tak powiem, istotne, bo oba te obrazy, z jednej strony właśnie już takich kar piekielnych, kogoś, kto po prostu męczy dusze potępione, a z drugiej strony właśnie kogoś, kto działa z dopuszczenia Bożego, że to, że tak powiem, druga strona o tym wie, to są jakby dwie osie, na którym się będziemy poruszać w tym omawianiu szatana. Oczywiście im bliżej naszych czasów, tym bardziej następuje demonizowanie różnego rodzaju zjawisk. Zdemonizowana zostaje w zasadzie cała magia. Zdemonizowane zostają zwierzęta. Poza, prawda, nielicznymi przykładami, jak na przykład, to jest chyba jedyna pozytywna cecha gołębia, że akurat w gołębia nie może się wcielić diabeł, bo to jest symbol Ducha Świętego. Więc jeżeli narobi na was gołąb, to jest to zwykły gołąb. Tak? To trzeba wiedzieć, że to nie jest jakby, no, jakby przykład działalności szatańskiej w naszym życiu. Ale to tylko gołąb. Wszystko inne, niestety, to jest jakby pewne zagrożenie. Ludzie, którzy się zajmowali procesami, którzy badali procesy czarownic w zachodniej Europie, podali, że 403 zwierzęta były jakby podawane w procesach jako coś, w co się wcielił szatan, więc poza gołębiami to lista jest niestety dosyć kompletna. I tutaj trzeba w tej naszej historii w końcu dojść do Polski, do schrystianizowania Polski. W literaturze jest jakby podawane, że pierwszy kontakt z szatanem w literaturze polskiej mamy w tak zwanym roczniku traskim. Jest to jeden z małopolskich roczników klasztornych i to jest dopiero końcówka XIII wieku. Zresztą jest to wstęp bardzo znamienny. Mianowicie na pewnym jeziorze, nie wiadomo jakim, jak zwykle, doszło do tego, że rybacy nie mogli łowić ryb, bo im niszczono sieci. No więc na podstawie tego, jak te sieci zostały zniszczone, lokalne elity stwierdziły, że tam musi być diabeł. Więc lokalne rycerstwo pod przewodnictwem lokalnych księży zagarnęli lokalnych chłopów z krzyżami, z całą, prawda, procesją, ze śpiewami, poszli tam, żeby tego diabła stamtąd wyciągnąć. No i wzięli tam sieci, za pierwszym razem z wielkim trudem te sieci wyciągnięto i były tam tylko trzy małe rybki, więc drugi raz zarzucono, wtedy tamte sieci porwane, wyciągnięto, w ogóle pogryzione, natomiast za trzecim razem z wielkim trudem udało się z tego jeziora wyciągnąć potwora, który wyglądał jak wielki kozioł, który miał rubinowe oczy. I to jest pierwszy kontakt literatury polskiej z szatanem. Skończył się tym, że jak ci wszyscy lokalni prostaczkowie zobaczyli, cóż tam jest, no to rzucili te krzyże, rzucili te kadzidła i dali drapaka. Tak? I nic z tym diabłem dalej, prawda, nie zrobiono. To jest jakby pierwszy poświadczony kontakt z szatanem w literaturze polskiej. Natomiast ja znalazłem starszy przykład. I to w sumie nie jest nic jakby nadzwyczajnego. W sumie to jest nawet opisane. Nie jako, że jest to pierwszy przykład. Natomiast na drzwiach gnieźnieńskich
które zostały ufundowane za zamieszka starego, czyli no, dobre ponad 100 lat przed rocznikiem Traskim. Jest historia o tym z żywota świętego Wojciecha, oczywiście jak to został w dniu, kiedy Wojciech został biskupem Pragi, uwolniony od potężnego szatana, właśnie jakiś tam człowiek, znowu nie wiemy gdzie, nie wiemy kiedy, nie wiemy co to był za szatan. I na drzwiach gnieźnieńskich jest ta historia, tylko że z dużym przekłamaniem, z tego względu, że tu jest pokazane, że to jakoby Wojciech miałby być egzorcystą, a to się po prostu stało, bo on był mężem Bożym, więc jest mnóstwo jakby przykładów takich cudów na odległość, co to potem się okazuje, że to jednak był ten święty. Tak? To z drugiej połowy, znaczy z drugiej części kontynentu mogło komuś coś się przyśnić, ktoś mógłby zostać uzdrowiony i mógłby wtedy uznać, że to wszystko dlatego, że jakiś tam święty ileś setki kilometrów dalej się pomodlił. Tak? I było to oczywiście bardzo ważne źródło przy na przykład procesach kanonizacyjnych. Tutaj mam jeszcze zooma, przy okazji widać moje zdolności robienia zdjęć. Więc widzimy sobie, jak oni wyobrażali sobie tego szatana w wieku XII. Mamy rogi, mamy jakieś tam skrzydła. Jest to jakaś znowu postać chimeryczna, ma cechy ludzkie i cechy zwierzęce. O tych cechach zwierzęcych sobie też chwilę powiemy. No i oczywiście wychodzi przez usta, dlatego że generalnie jeżeli widzimy jakąś małą postać, jakiś coś na kształt obłoku, wszystko zależy od tego, z jakim artystą mamy do czynienia i jego zdolnościami, ale generalnie jeżeli coś wychodzi przez usta człowieka, to jest przede wszystkim jego dusza, czy jakiś inny duch, tak, który tam przez niego przemawia. Ewentualnie może wyjść miecz, tak, no ale to jest miecz Słowa Bożego, więc w sumie też się pod to wszystko łapie. No w każdym razie to są nasze pierwsze kontakty z szatanem w Polsce, takim rozumianym właśnie w duchu chrześcijańskiej teologii, chrześcijańskiej demonologii. No tylko, że okazało się, że nam ten szatan bardzo słabo pasował. I w zasadzie pierwsze egzorcyzmy przyszły do nas razem z zakonem dominikanów. I od XIII wieku, ale bardziej wieku XIV i XV, co będzie miało bardzo duże znaczenie, zaczęto dokonywać egzorcyzmów przy grobie świętego Jacka od Rowąża. Ten tutaj nagrobek to jest drugi nagrobek. Teraz jest w ogóle poza Krakowem, no bo święty Jacek jest jakby pochowany od momentu swojej śmierci w kościele świętej Trójcy w Krakowie. Natomiast ten akurat nagrobek, przy którym przez długie dziesięciolecia były odprawiane egzorcyzmy, że ludzie z całego kraju opętani przychodzili do Krakowa, żeby tutaj jakby dostąpić oczyszczenia, jest teraz przechowywany w Bochni, w Bazylice Świętego Mikołaja. Tutaj muszę się, że tak powiem, pochwalić, że osobom z Towarzystwa Przyjaciół Bochni, które jest zresztą jednym z lepszych towarzystw historycznych w Polsce, to ja powiedziałem, jaki to mają zabytek klasy zero, bo oni stwierdzili, nie no, fajny, nie, ładnie wygląda, renesansowy. No. W każdym razie był gigantyczny problem w ogóle z przekonaniem ludzi o tym, że jest sens w dokonywaniu egzorcyzmów. Nie dowierzano temu. I są oczywiście te jakby piękne historie nawróconych grzeszników, nawróconych niedowiarków. Jest przykład podawany jeszcze no właśnie z wieku XV, jak to jeden rzemieślnik krakowski strasznie bluźnił przeciwko ojcom dominikanom, wyśpiewał się z tych egzorcyzmów i miał powiedzieć, że no to niech mnie opętają wszystkie te duchy, które rzekomo
Dominikanie wypędzają w swoim kościele i wtedy się po prostu setki tych duchów na niego rzuciły. No i oczywiście ojcowie Dominikanie go wtedy z tego uzdrowili. No w każdym razie to pokazuje nam, że z tym takim rzeczywistym szatanem z tej teologii, z demonologii chrześcijańskiej jest jakiś problem. Jest sobie historia, którą podaje Sinicki w swoim herbarzu. I tutaj mamy bohatera tej historii, króla Władysława Jagiełła, który rzekomo miał być twórcą, znaczy bohaterem powiedzenia zapalić Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogar. Jest mianowicie taka historia, że w kościele Świętego Krzyża w Krakowie Władysław Jagiełło miał gościć i tam mu, prawda, objaśniano wszystkie obrazy. O, że tutaj jest, prawda, archanioł Michał, wódz wojsk anielskich, no to kazał mu Jagiełło zapalić świeczkę. Potem kazał sobie objaśnić kolejny obraz i tam był właśnie szatan w jakiejś po prostu wyjątkowo paskudnej pozie, na co Władysław Jagiełło kazał mu położyć dwie świeczki. No i było takie królu co król, nie tak działa nasza religia, na co Władysław Jagiełło miał odpowiedzieć, że Bóg jest dobry i miłosierny, więc, prawda, zrozumie, a tutaj trzeba jakby załagodzić sprawę. Oczywiście, wiecie, jest to jedna z tych historii. Generalnie Władysław Jagiełło miał strasznie kiepską prasę, nie lubili go nasi kolejni dziejopisarze, nie lubił go Długosz, nie lubił go Miechowita, więc on jest zawsze pokazywany w takiej pozie takiego stereotypowego imigranta zarobkowego. Taki, wiecie, przygłupi, prostaczek, chytry jakiś, nie, trochę. No ale generalnie no, nikt, kto by się jakimś rozumem teologicznym na pewno nie wykazywał. No, rzecz się miała dziać mniej więcej 30 lat po ślubie, a wcześniej po chrzcie Władysława Jagiełły, więc trudno przypuszczać, żeby po tak długich rządach w chrześcijańskim kraju nie rozróżnił szatana na obrazie od, prawda, archanioła Michała, niezależnie od tego, jaka była jakość krakowskich malowideł w tym czasie. Tak? Natomiast to jest czas, właśnie ten XIV, XV wiek, wielkiego takiego wzmożenia takiej, byśmy powiedzieli, ludowej, magicznej wiary. To się oczywiście, znaczy, ogólnie historia chrześcijaństwa się trochę dzieli na takie momenty bardziej racjonalizujące, gdzie w te cuda ludzie trochę mniej wierzą i w takie, i takie momenty już z kolei, kiedy tej magii, tych cudów jest więcej. I w Europie po epidemii czarnej śmierci mamy etap ewidentnie szukający cudów, które zresztą ludzie uważają, że to cudem w ogóle się oni akurat spod tej czarnej śmierci wyzwolili. Tak? Mówimy o serii epidemii, która od 1/3 do tam 2/3, w zależności od tego, kto jak to liczy, mieszkańców Europy wytłukła. Więc no, ci, którzy to przeżyli, naprawdę uważali się za szczęściarzy i za osoby obdarzone szczególną łaską Bożą. Co zresztą w wielu krajach potem spowodowało, że ci ludzie, zwłaszcza niższego stanu, stwierdzili, że skoro są takimi wybrańcami bożymi, to może powinni mieć jakieś prawa w tym społeczeństwie. I od tego się jakby rozpoczyna historia kapitalizmu. Ale to taka, że tak powiem, dygresja, ale dosyć istotna. I skoro jest takie wielkie szukanie cudów, jest wielkie szukanie tych sił nadprzyrodzonych i dobrych i złych, no to jest oczywiście reakcja Kościoła i dzięki temu mamy pierwsze kazania przeciwko zabobonom, przeciwko właśnie rzeczom, które się na pewno Bogu nie podobają, w których mamy jakieś odniesienia do tego, w co ludzie wierzą, co ludzie robią. To na ostatniej prelekcji chwilę się zastanawialiśmy, tak, na ile te kwestie są jakkolwiek związane z tą przedchrześcijańską religią Słowian, którą potem hurtem zakwalifikowano do jakby sił demonicznych.
Tutaj nie będziemy tego powtarzać, sobie powtórzmy tylko wniosek, no nie do końca wiem. Tak? Natomiast drugi taki moment, który przyszedł w tym szukaniu cudów i szukaniu przede wszystkim diabła, to jest czas reformacji. I tutaj już jesteśmy wtedy absolutnie częścią Europy, europejskiego społeczeństwa. Mamy całkiem niezłe czytelnictwo, mamy działające drukarnie, mamy uniwersytet, mamy ludzi, których się wywala z tego uniwersytetu za burdy i pijaństwo i oni potem próbują kariery pisarza. I przeważnie umierają z głodu, jak to często bywa w takiej początkującej karierze pisarza. W każdym razie jest to rzeczywiście ten czas, kiedy ludzie szukają tej aktywności szatana w tych wszystkich herezjach, w tych różnych wiarach, w tym, że Turcy i Tatarzy są takim zagrożeniem. W Polsce słowo Tatar bardzo często było jakby tłumaczone jako Tartar, że to jest ktoś z Tartaru w ogóle, z tych, prawda, strasznych zaświatów. Więc mamy z tego czasu całą masę źródeł, tak? Kiedy już my, Polacy, piszemy sobie na temat diabła, na temat różnych jego spisków. Tylko że jeszcze pod wieloma względami tkwiono w takim podejściu właśnie średniowiecznym, które zakładało, że ten szatan to ma swoje miejsce w tym wszystkim. I na przykład nie było niczym nadzwyczajnym, że na przykład szatan atakował kogoś w kościele. To wcale nie było tak, że jakby poświęcona ziemia sama przez siebie sprawiała, że jakiś teren był wolny od szatana. Od tego były kadzidła, od tego były te kości wiszące przed wejściem do kościoła. To wcale nie jest żaden smok wawelski, to powtórzę. Tych takich kości wisiało na terenie Małopolski i Rusi Czerwonej bardzo, bardzo wiele, aż tylu smoków nie było. Trzeba było na przykład stawiać gargulce, żeby szatan zobaczył kogoś brzydszego od siebie i uciekł. Była jakby cała obrzędowość, która miała te miejsca oczyszczać, a i tak kiedy się w kościele dział sejmik, no to lepiej było Przenajświętszy Sakrament wyprowadzić z kościoła, żeby Pan Jezus nie musiał patrzeć i słyszeć na to, co prawda panowie szlachta tam wyrabiają. Jednym z takich miejsc, w których miejsc pór roku w zasadzie, kiedy szatan miał się dobrze, to był karnawał. Nawet gdzieś to chyba, gdzieś na terenie Austrii czy południowych Niemiec, to może Państwo wiecie lepiej ode mnie, dalej jest taka tradycja, że przy okazji karnawału ludzie zakładają jakieś takie przerażające maski. Jest zawsze problem, bo wtedy przestępczość mocno rośnie w tych dniach. Jest to element jak najbardziej tradycji średniowiecznej. Tutaj na tym obrazu Petera Bruegla starszego jest parę osób, które mają maski. I też można je tutaj gdzieś zobaczyć, gdzieś w tej części jeszcze obrazu ktoś miał. No i bardzo często są to maski właśnie szatańskie, nie? Gdzie właśnie karnawał, czas takiej zabawy, nie kojarzył się z, powiedzmy tak, z Samba de Janeiro, tylko właśnie kojarzył się z tym, że jakby trzeba się wtedy nażreć, trzeba się nachlać, trzeba jakby naużywać życia, bo zaraz jest, prawda, Wielki Post i tak się to w miarę wyrówna, nie? Zwłaszcza, że jesteśmy tuż przed coroczną wielkanocną spowiedzią, więc i tak mamy przerąbane, to możemy troszkę, prawda, jeszcze sobie dograbić. Jest między innymi wielki sukces tych zakonów żebraczych, dominikanów i franciszkanów, polegał na tym, że można się było takiemu księdzu z zewnątrz wyspowiadać, a nie naszemu proboszczowi, który nas znał, nie? W każdym razie wśród tych zamaskowanych postaci miały się podobno świetnie diabły, które też sobie wtedy hasały, które właśnie nakłaniały ludzi do najróżniejszych grzechów, do najróżniejszych występków. I są takie, prawda, historie, jak to ktoś
wychodząc z jakiejś dobrej imprezy, z jakiejś karczmy, nagle zobaczył diabła. No i skoro zobaczył diabła, to wziął za jakąś, prawda, kłonicę i diabła zabił. No i, prawda, się wszyscy przerazili, wzięli go na, nie powiem, że na odwach, ale do jakiegoś lochu, oskarżyli go o zabójstwo, natomiast rano się okazało, że tam, gdzie miały być zwłoki, to jest tylko gnój i to miało, prawda, uzasadnić fakt, że to było, że ten pijany człowiek rzeczywiście zabił diabła, a nie, prawda, komuś, Bogu ducha winnego, kogo już zdążono, nie wiem, ograbić, a ciało, prawda, wrzucić do najbliższego cieku wodnego. Więc trzeba było w jakiś sposób do tego diabła, żeby go opisać, dotrzeć. I oczywiście brano dwa źródła. Pierwsze źródła były zachodnie. Tutaj mamy akurat zdjęcie z kościoła świętych Janów w Toruniu. To jest właśnie fragment sądu ostatecznego, gdzie widać tutaj, widzimy wstających zmarłych na sąd ostateczny. No tutaj widzimy tych, którym się nie udało jakby się z tych wszystkich grzechów jakoś się wytłumaczyć i są skazani na wieczne potępienie. No i tego typu jakiś książek, literatury niemieckiej, Niemcy wtedy bardzo, bardzo szukają diabła i rozpętują jako pierwsi w zasadzie procesy o czary, którymi potem zarażą całą Europę, praktycznie nas również. No i tam oczywiście mamy tego typu dzieła jak Młot na czarownicę, który bardzo, bardzo wiele czasu, wiele miejsca poświęca różnym rodzajom diabłów. Mamy inne traktaty. Po raz pierwszy u nas się pojawiają cyrografy w kulturze. Mamy naszego rodzimego doktora Fausta, czyli mistrza Twardowskiego. I to jest, że tak powiem, jedno to źródło. I generalnie opisujemy to często bardzo podobnie, jak to opisują Niemcy. Ale jako, że już mamy naszych własnych uczonych, naszych własnych wielbicieli polskiej starożytności, to oni piszą czasami takie rzeczy, o których Niemcy nie piszą. Jest wtedy to wielkie pytanie, które stoi przed badaczami, czy przypadkiem w tych różnych nazwach, w różnych historiach nie mamy jakichś okruchów naszej pogańskiej przeszłości. Ja sobie tutaj wynotowałem imiona diabłów, które padają w napisanym, wydanym w 1570 roku postępku prawa Czartowskiego przeciwko narodowi ludzkiemu. No i mamy tam taką galerię diabłów. Rozwód, latawiec, smułka, korzyna, ruszaj, szczebiot, odmieniec, wilkołak, dyngus, muchawiec, cierniec, bajor, czeczot, smolisz, berut. Tego beruta się, że tak powiem, utożsamia. No, ja jakby pierwsze, o czym pomyślałem, to oczywiście Bolesław Bierut, ale chodzi o diabła Borutę. No i tutaj oczywiście są bardzo, bardzo są te różne teorie, zwłaszcza, że ten smołka, czy prawda smułka, który brzmi tak fajnie od, prawda, smoły, w innym bardzo, bardzo podobnym źródle, o którym będziemy sobie zaraz mówić, czyli o Sejmie Piekielnym, nazywa się już Osmołejko i dziwnie przypomina Asmodeusza, nie? Tak samo muchawiec to jest raczej po prostu przetłumaczony na polski Belzebub. Natomiast diablice są dużo jakby bardziej interesujące. Jest ich mniej, bo to no, niestety, że tak powiem, założenie takie właśnie europejskie, niemieckie jest takie, że skoro to się kobiety zajmują czarami, no to diabły są męskie. Tak jest to zupełnie przeciwne temu, co na przykład jest w krajach arabskich, gdzie czarami się posługują praktycznie tylko mężczyźni, no a bardzo dużo diabłów tamtejszych, tak, tych złych duchów, dżinów,
to są postacie kobiece. Więc tych diablis mamy dużo, dużo mniej, ale imiona są bardzo ciekawe, mianowicie Dziewanna, Marzanna, Jędza, no i dalej padają jest Wenda, Osoria i Chorzyca. Bardzo wiele miejsca poświęcono w bardzo wielu artykułach, do bardzo wielu jakby nazw dorabiano duże teorie. Jest na podstawie z takiego no jednak już bardziej ogólnochrześcijańskiego polskiego spisu taka bardzo wydumana teoria, że jest tam Lewiatan, ale jest napisany jako Lewitan. A Lewi, pokolenie Lewiego, no to byli kapłani w judaizmie, więc to jest jakiś żydowski demon na pewno. Tak? Znaczy to jest, że tak powiem, podobna teoria jak to, że ulice Wąski Dunaj i Szeroki Dunaj na warszawskim Starym Mieście pochodzą od hebrajskiego Adonai, Pan. Tak? Jest to jakby dowód na to, że na pewno w Warszawie była dzielnica żydowska od samego początku. No są to, wiadomo, no, teorie dosyć jednak mocno naciągane. Wielu badaczy, wiele badaczek się jakby głowi nad tym dalej, jak to zrobić, jak to w jakikolwiek sposób pogodzić i na ile te nazwy, bo część tych nazw odnajdujemy po prostu w etnografii, odnajdujemy w folklorze, tylko że folklor jest zbierany tak jakby sensownie od wieku XIX, więc przy okazji odnajduje się mnóstwo wątków na przykład znanych z Młota na Czarownicę. Jest pytanie, w którą stronę to szło. Tak? Czy to jest jakby kwestia tego, że były pewne historie u nas, które w jakiś sposób wpłynęły na rozwój tych dzieł, czy może było odwrotnie, że po prostu jakiś kaznodzieja wiejski miał akurat tłumaczenie Ząbkowica Młota na Czarownicę, kupił sobie, prawda, w Krakowie za tam kilka groszy postępek prawa Czartowskiego, ewentualnie miał to jakby w parafialnej bibliotece, tylko był pierwszą osobą, która to przeczytała i ilustrował swoje kazania takimi historiami, a że wieś jest zawsze głodna i małe miasta nowych historii, to czy te historie nie zaczęły potem żyć własnym życiem. Więc ciężko jest to stwierdzić, ciężko jest to w jakiś sposób wyrównać. Natomiast ta taka wizja diabła, który ciągle kogoś dręczy, wiecznie będzie kogoś dręczył, który ma jakiś cyrograf, ma jakiś papier, tak? Działa na podstawie w sumie jakiegoś spisanego prawa, a nie jakiegoś przyjętego konsensusu, nam generalnie kojarzyła się z Niemcami. I dlatego stwierdzono, że każdy szatan praktycznie musi być Niemcem. Prawda? Bo to oni mają te swoje prawa. Oni nas ciągają po jakichś sądach, gdzie się, prawda, powołują na jakieś, prawda, jakieś zapisane wyroki, gdzie my, prawda, stawiamy trzy krzyżyki, nie? I nam, prawda, wmawiają, że nasz tam, nie wiem, ojciec, dziadek się na coś tam zgodził. A nam ten ojciec czy dziadek nic takiego nie powiedział, więc może być oczywiście w tym jakaś intryga. Poza tym, przed wprowadzeniem prawa niemieckiego, prawa magdeburskiego, chełmińskiego, generalnie prawa miejskiego, w Polsce nieznany jest zawód kata. Nie mamy katów, tak? Oczywiście kara śmierci jest i ma się świetnie. Samosąd ma się jeszcze świetniej, bo to po co na jakiś sąd, tak? Sąd sądem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie. No więc to jest sobie trudno zwizualizować, tak? Bo to jest trochę na zasadzie takiej, nie, no dobra, jestem w stanie zrozumieć, że jest jakiś sobie bies, jakiś sobie demon, jakiś sobie, prawda, Boruta, siedzi na tych błotach. Jak mu się ktoś nie spodoba, to go prawda, wciągnie w to bagno, zabije. Mało się różni od naszego szlachcica lokalnego, prawda? On też za byle co potrafi przynajmniej kogoś mocno pobić, jak nie właśnie skazać na śmierć, ale żeby tak męczyć przez cały czas, no po co, nie? W sensie to jest jakby coś absolutnie obcego takiej kulturze ludowej, która jednak zakłada,
taką antropomorfizację zupełną, nie? Czyli no wiadomo, no, każdy ma swój jakiś charakter, każdy ma jakieś hobby, jeden prawda, pije w karczmie, a drugi topi chłopów. Okej, okay. W sensie każdemu według jakby potrzeb, według zainteresowań, no ale w jakiś sposób no, funkcjonujemy tutaj, nie? Musimy swoje prawda, zjeść, musimy swoje się wyspać i tak kurczę, cały czas kogoś męczyć? Człowieka tak męczyć? No bez sensu, ale Niemcy to mogą, nie? I dlatego akurat w naszej tej kulturze ludowej szatan praktycznie zawsze nosi się po niemiecku. Owszem, bywają też czarty żydowskie, ale to bardziej na terenach no, dzisiejszej Ukrainy, no bo tam wiadomo, te wszystkie dzierżawy żydowskie po prostu no, sprawiały, że no, Żyd też mógł być jakimś przeciwnikiem, z którym się w jakiś sposób liczono. Więc to wszystko nas jakby już przybliża do tej takiej bardziej, mam nadzieję, śmiesznej i luźnej części tej prelekcji. Natomiast pamiętajmy o tym, że niezależnie od tego, czy są to te obce wpływy, czy nasze wpływy, to wszystko jest jakby częścią obyczajowości, która doprowadziła do jakby śmierci kilkuset tysięcy osób w ciągu 200 lat. No my się akurat mieścimy całkiem nieźle w europejskiej średniej, bo według tych najbardziej rozsądnych szacunków, no to u nas na stosach spalono kilkadziesiąt tysięcy osób w ciągu 250 lat, z czego no większa część w sumie to były jakieś tam samosądy. Tak to się mniej więcej oczywiście tylko szacuje. Nie mamy źródeł do jakby kupy potrzebniejszych rzeczy do zrozumienia naszej historii, więc oczywiście pełnej dokumentacji tych procesów nie mamy. Natomiast rzeczywiście tak, to takie doszukiwanie się szatana i działalności szatańskiej, niezależnie od tego, czy on był trochę takim naszym łobuzem, czy prawda wrednym Niemcem, no było jakby sprawą poważną, która mogła się zakończyć karą śmierci nie tylko dla prawda, jednej osoby, ale dla prawda, szeregu osób. A jeszcze jak pod wpływem tej właśnie literatury niemieckiej przyjęto, że zdolności do czarów są dziedziczne i no to jak już prawda, udało nam się wydobyć torturami zeznania z matki, to z jej 12-letniej córki będzie nam równie łatwo, prawda? Jak nie łatwiej. Więc to miejmy gdzieś tam z tyłu głowy, bo oczywiście no tutaj zaraz znowu myślę, zrobi się trochę swobodniej. I bardzo często tego typu tematy właśnie. O, a jak to wyglądał ten, prawda, diabeł kilkaset lat temu? No, to już jest taki moment rzucania sążnych anegdot i trochę zapominamy o tym, że dla całej masy osób to była no, sprawa życia i śmierci. No ale tak, przejdźmy sobie do tych naszych już diabłów, takich totalnie naszych, które nam się wyłaniają, coraz bardziej się emancypują z tych niemieckich wpływów, tych takich też ogólnych chrześcijańskich wpływów. I przede wszystkim największa szkodliwość diabłów polegała na zabijaniu pijanych ludzi. W zasadzie. Ja nie wiem, to jest bardzo, że tak powiem, ciekawy wątek, który czeka na jakby swojego badacza, czyli kiedy nam się zmienił w Polsce stosunek do alkoholu w kulturze. Także jakby wierzymy w to, że jak ktoś jest pijany, to jest nieśmiertelny, nie? Że prawda, no anioł stróż to ma wtedy no, podwójną robotę, ale że generalnie jak się już coś, prawda, upije, nie wiem, upadnie, to no całe szczęście był pijany, nie? Całe szczęście upadł na głowę, to najmniej wrażliwa część ciała. Natomiast jak się tak właśnie patrzy na to akurat mamy bardzo dużo fajnych źródeł, mamy bardzo dużo pieśni pijackich albo o pijakach, no więc tam generalnie los pijaka jest jakby przez samych pijaków rozumiany jako prosta droga do grobu, jako taka po prostu postępująca degeneracja i właściwie obrócenie się w nicość. Tak jakby właśnie będąc takim pijanicą, my się skazujemy na to,
że jak tam w końcu zemrzemy w jakimś rowie, to nas w tym rowie robale zjedzą, psy, prawda, rozwłóczą nasze kości i nawet nie wstaniemy na sąd ostateczny. I właśnie bardzo, bardzo często są właśnie tego typu historie, że ktoś, prawda, ruszył w jakąś drogę, gdzieś poszedł do jakiegoś lasu, do jakiegoś tam bagna, no i prawda, nie wrócił, no i że to jest po prostu albo sprawka jakiegoś świcka, tak, czyli jakiegoś ognika bagiennego, o których sobie rozmawialiśmy trochę szerzej ostatnio, no albo ewentualnie właśnie kwestia jakiegoś diabła. Oczywiście to można po prostu wytłumaczyć tym, że w Polsce mieliśmy beznadziejne drogi, to nie jest nowsza historia, tylko w ogóle nasza historia. I kiedyś jakby najlepszym rodzajem traktu były rzeki. Poziom wód był jakby dużo, dużo wyższy niż teraz. Świetnie to widać na przykładzie Bugu, dlatego że Bug był wtedy sławny w zasadzie na całej swojej długości. Rozlewały się te rzeki szeroko i w sumie to były takie autostrady, nie trzeba było tych jakby traktów budować. Poza tym rzeka miała ten jakby plus, że łatwiej można było wymigać się komorze celnej, a na trakcie może być problem. Ale no tego typu właśnie różnych bagien, trzęsawisk, tak, to że była bezpieczna przystań w zeszłym roku, a teraz już jej nie ma, no to wszystko można było w jakiś sposób właśnie wytłumaczyć złośliwością różnego rodzaju właśnie biesów, diabłów, rusałek, całej tej ćmy, jak to nazywano, diabelskiej, no która bardzo często ma te cechy jakichś poprzednich wierzeń. Ile w tym jest tych cech, no to oczywiście ciężko jest stwierdzić, bo na przykład one są opisywane już przez tych uczonych jako nimfy, no i jest pytanie, ile sobie przeczytali z Homera, którego mieli na studiach, a ile ktoś rozmawiał z jakimś chłopem, tak? To jest zawsze to wielkie pytanie etnografii. No ale też wyobrażono sobie piekło jako taką Polskę, tylko że niżej, nie? Zresztą niebo również sobie tutaj, to taki spoiler przed, prawda, ostatnią prelekcją, niebo też sobie wyobrażono jako taką Polskę, tylko że dobrze zorganizowano taką dobrą Polskę, nie? No i generalnie właśnie powstawały różnego rodzaju historie, między innymi właśnie Sejm Piekielny, który właśnie opisuje taki Sejm, który zwołał Lucyfer. To można sobie ściągnąć z Polony, zarówno w tej wersji z XVII wieku, jak i w edycji Brücknera, gdzie jest już normalna czcionka. Jest trochę jednak ten język uwspółcześniony, ale w każdym razie wychodzi na to, że jak diabeł zwołuje Sejm, no to najpierw wysyła uniwersał, który jest w zasadzie kubek w kubek jak ten uniwersał królewski, gdzie, prawda, opisuje, dlaczego trzeba się spotkać, a potem oczywiście następuje jedna wielka karczemna awantura, jak to na polskim Sejmie, tylko że gorzej, bo w piekle, prawda? Gdzie tam wszyscy tylko celują, żeby powiedzieć piękniej po łacinie, żeby prawda, mówić, ile to oni zrobili i żeby zwalić swoje winy na kogoś innego. Więc ten właśnie świat piekielny to jest trochę taka Polska. Taka Polska, czyli mamy tam oczywiście diabły bardzo, bardzo różnego autoramentu. Są jakby diabły, które zachowują się jak polska szlachta różnego, że tak powiem, szczebla. Są i oczywiście diabły chłopskie, którymi oczywiście wszystkie inne diabły pomiatają i takie diabły chłopskie nie mogą na przykład kusić polskiej szlachty, no bo jakże by to było, żeby chłop, no diabeł, ale chłop, prawda, żeby tutaj szlachcica polskiego miał tam wodzić na pokuszenie. No i problem polegał na tym, że czasami to piekło, czyli ta gorsza Polska, działało lepiej niż ta normalna Polska. I między innymi z tym wiąże się historia, która skłóciła Piotrków z Lublinem,
bo zarówno Piotrków Trybunalski, jak i Lublin mają identyczną historię, natomiast to Lublin miał stół i ma stół do dnia dzisiejszego. Piotrkowianie twierdzą, że Lublinianie ukradli im ten stół. W każdym razie, więc możliwe, że jakby część z Państwa słyszało tę historię w wersji piotrkowskiej, inni, prawda, w wersji lubelskiej. W każdym razie historia jest taka, że przekupny polski sąd, w Trybunał Koronny, tam źle rozsądził sprawę, niewinną wdowę bardzo pognębił, z tego względu, że magnat, który się z tą wdową procesował, mocno sąd przekupił. No i właśnie ta wdowa, wychodząc, miała tak zakląć, żeby czarci lepszy wyrok wydali. I oto w nocy przyszedł Trybunał Diabelski, przejrzał papiery, wydał dużo, dużo sprawiedliwszy wyrok, a na jakby dowód przewodniczący tego czarciego Trybunału odcisnął swoją łapę na tym stole, co widząc, Pan Jezus na krucyfiksie odwrócił głowę, bo nie mógł po prostu patrzeć na to, że jego wyznawcy podejmują jeszcze gorsze decyzje niż w piekle. Ten zresztą krucyfiks w tej chwili się znajduje obok tego stołu na zamku w Lublinie. No, przez lata on został, bo on w uroczystej procesji po tym wydarzeniu miał zostać przesunięty do kaplicy w kościele świętego Michała Archanioła, gdzie mieli podobno sędziowie przed objęciem swoich stanowisk się modlić, żeby no, nie powtarzać błędów swoich poprzedników, żeby znać proporcję również, znać miarę w przyjmowaniu łapówek, żeby nie być mniej jakby sprawiedliwi niż ci czarci. Więc ta Polska działała jak działała i te jakby były mocne relacje między piekłem a tą naszą rzeczywistością Polski szlacheckiej. Zresztą tutaj dochodzimy do jakby kwestii, że trzeba bardzo uważać, co się mówi, dlatego że ludzkie słowa mają moc stwarzającą. Jest na przykład taka historia, jak to no, typowy, powiedzmy, polski dom, mąż, żona, gromadka dzieci. Żona trochę, że tak powiem, no już jest zmęczona, więc mówi do swojego męża: ukołysz mi to dziecko. No a prawda, ojciec rodziny ma inne rzeczy wtedy na głowie i jakby warczy żonie: a niech ci diabeł to, prawda, dziecko kołysze. No i oto, prawda, dziecko zaczęło się samo, prawda, kołysać. Przez moment było nawet jakby fajnie, ale potem minęła godzina, dziecku się też znudziło. No i trzeba było wołać księdza, żeby prawda, odczynił egzorcyzm. No bo tutaj jest ten problem, tak, że rzeczywiście można coś przywołać i to jakby no, bardzo, bardzo łatwo. Tak? Więc na przykład no, starano się nie mówić, niech cię diabli wezmą, bo można było wtedy spowodować, że rzeczywiście pojawią się zaraz diabły i prawda, delikwenta wezmą do jakby samego piekła. Najlepiej było w ogóle nie używać słowa diabeł, więc używano różnych innych zamienników, jak rogaty albo czarny. Tak, potem to słowo trochę zmieniło znaczenie, ale jakby początkowo miało rzeczywiście określać diabła. Rogaliński i potem nawet są jakby historie o diable, o nazwisku Rogaliński, ale to prawdopodobnie jednak jest ogólne określenie na czarta. Ewentualnie tamten, no wiesz, no i inne tego typu, ewentualnie o, jakby synonimem na Borutę w Łęczycy jest paskuda. Nie? Więc jak się mówiło paskuda, oczywiście też jest piękna teoria, że ta paskuda to jest jakiś w ogóle inny słowiański demon o takim imieniu. No tylko to jak niestety bardzo często z naszym folklorem, jeżeli chcemy się zajmować etnografią na poważnie, to musimy mieć dużo cierpliwości, ale możemy wybrać ciemną stronę mocy i użyć dużo wyobraźni. Nie? To są te dwie jakby drogi każdego etnografa. W każdym razie diabły były zdecydowanie u siebie i były nawet, powiedzmy tak, no, uważane
za trochę takich no, członków społeczności. Nawet i tak bywało, bo oczywiście, bo też to jest jakby ciekawa sprawa, nie? Że tutaj w tej prelekcji specjalnie nie mówię dużo o czarownicach, bo one są po prostu godne osobnego potraktowania. Natomiast jest rzeczą, że rzeczywiście bardzo ciekawą, że o ile o czarownicach wszyscy mają zdanie jak najgorsze, to o diabłach, które w sumie stoją za tym, no już jest jakby takie większe zrozumienie, no bo generalnie no, diabeł to robi, no bo musi to robić, taka jego natura, jest kupa wytłumaczeń, dlaczego diabły robią takie rzeczy. Jest ileś historii o tym, że jakby diabeł się, prawda, zmitygował, że diabeł, jak już tam, prawda, dziedzic lokalny próbował poszerzać pulę genową chłopstwa, no to tego dziedzica udusił, że jak zły ekonom kazał zabić krowę, no bo weszła w szkodę, a to była jedyna krowa wdowy z dwójką ubogich dzieci, no to diabeł tego ekonoma zabił i się pojawiła druga krowa. Dziwnym trafem, wtedy wszystkim gospodyniom te krowy przestały dawać mleko, oczywiście, nie? No bo to komuś trzeba zabrać, żeby komuś dać. Tu akurat jakby taka mądrość ludowa również jest niezmienna od kilkuset lat. No w każdym razie no diabeł trochę jest u siebie. I diabeł również podpowiada, jest takim trochę strażnikiem tabu, strażnikiem zasad, którymi rządzi się społeczność. Bardzo dobrze opisanym pod tym względem diabłem jest oczywiście łęczycki Boruta. On nam się oczywiście kojarzy właśnie z polskim szlachcicem, że tak jest przedstawiany, no bo tak on wszedł do historii literatury, tak go Kazimierz Wójcicki opisał w swoich Klegdach w 1837 roku. No i zachwycony tym Kolberg, jak prawda pojechał w Łęczyckie, no to właśnie pytał tych lokalnych chłopów o tego właśnie diabła szlachcica, ale okazało się, że to panowie szlachta sobie wyobrażają Borutę jako szlachcica, natomiast chłopi no jako Niemca, bo to diabeł jest, prawda? Jeszcze wtedy byli ci nieszczęśni geodeci, o których żeśmy sobie dużo opowiadali ostatnim razem. Tak? I oni wszyscy byli Niemcami, więc no jakby samo przez się Niemiec równa się piekło. No ale właśnie diabeł Boruta, bywało, że właśnie stawał w obronie właśnie tabu różnych, że jak na przykład jechał do Łęczycy ksiądz i ksiądz wiedział, że będzie miał strasznie roboczy dzień, no to postanowił wszystkie modlitwy, również te wieczorne, odprawić rano, na co się właśnie pojawia jakiś tam, prawda, chłopek i mówi mu: dobry wieczór, proszę księdza. No on mówi: jaki tam wieczór, przecież to rano. Nie no, ksiądz już nie szpory odmówił, więc chyba wieczór. Na co tamten się zorientował rano, on ma z diabłem sprawę. I od tego czasu już, prawda, uczciwie się modlił o jakby przypisanych porach. Poza tym oczywiście są te różne historie, jak to Boruta stawiał kościół w Łęczycy, gdzie tutaj nawet zostawił swoje pazury. Oczywiście, żeby komuś jakby dodać pozytywny charakter, to te historie czasami są historiami miłosnymi, że się po prostu Boruta zakochał, trafił na bardzo wymagającą dziewczynę, która powiedziała, że ona to się chce, że ona to chce wziąć ślub w takim kościele, którym nikt inny nie brał, no to on, prawda, przeniósł te kamienie, zbudował jej ten kościół, no ale potem poświęcono kościół i już nie mógł wejść. Smutna historia, tak? Ewentualnie są te, prawda, historie o tym, jak to Borutę oszukano, że mu powiedzieli, że chcą sobie taką karczmę fajną postawić. No to on mówi: świetnie, świetny pomysł, nie? Przyłożę się, a potem się okazało, że to kościół. No i karczmę musieli postawić obok, nie? Więc no tu już są takie oczywiście historie bardzo takie no pozytywne, tak? Wręcz. Czasami właśnie Boruta jest tak pokazywany, też jako strażnik skarbów, ale też tutaj podkreślmy to, że w historii Boruty są również te takie wątki bardzo
no, bardzo poza ortodoksją. Na przykład jest takie założenie, że Boruta mógł być wcześniej człowiekiem, że można było diabłem stać się po śmierci. Jeżeli się było super złym i się zdobyło uznanie władcy piekieł, no to było, no dobra, to twoje życie to był taki staż, ale masz tę robotę, nie? I możesz sobie po prostu tam nie być zwykłym potępionym, tylko być takim więźniem służbowym, nie? Trochę takim trochę kapo w tym piekle. I to też są właśnie tego typu historie. Tam element nadprzyrodzony rozpoczyna się tym, że owy Boruta miał być tak zły, że nawet się Polacy z Niemcami na niego nas tam nasadzili, że cesarz niemiecki miał nawet przybyć, żeby go w jakiś sposób poskromić. No ale oczywiście się tam nie udało, no i został namiestnikiem piekielnym na Polskę. Miał się pieczętować herbem Nowina, no i dalej ma podobno straszyć na Łęczyckim Zamku, czy też, jak to właśnie wyszło w pracach Bohdana Baranowskiego, że Boruta straszył do lat 50., ale w końcu wezwano milicję i on boi się milicji i od tego czasu nie wychodzi. Natomiast no, Boruta jest bardzo współczesnym diabłem, więc właśnie Baranowskiemu jeszcze w latach 60. opowiadano, że on teraz nie straszy konno, on ma samochód czarny, bo koń też był czarny, no ale jeżeli idąc polną drogą ktoś nas będzie próbował przejechać, no to na pewno jest Boruta, który po prostu dostosował się do naszych czasów. Jak były tworzone kopalnie w Łęczycy i były to robione taką typową PRL-owską metodą, czyli bardzo, bardzo szybko i że jakoś to będzie i ciągle były jakieś katastrofy, to oczywiście to był Boruta. Jest taka po prostu historia nawet poświadczona przez ówczesną prasę, jak to kiedy się robotnikom osunęły jakieś elementy maszyny, to oni ciągnęli słomki, kto tam wejdzie, i ta osoba się najpierw wyspowiadała, została pokrobiona tą wodą święconą, a w ogóle to, prawda, zrobili z samego rana, no bo wtedy Boruta śpi i wtedy on to wyciągnął na szybko. Nie? Więc te jakby relacje między naszą kulturą a diabłami się jakby utrzymują do dnia dzisiejszego. I na koniec jeszcze, skoro patrzę na te rzekome pazury, to powiem Państwu historię, którą mi opowiedział przewodnik w Łęczycy, że mianowicie, że te pazury to podobno była bardzo popularna sprawa, że bardzo wiele kościołów specjalnie miało takie pazury, żeby to była forma reklamy, że tutaj szatan nie wejdzie, że będzie tylko drapał pazurami przed wejściem. Jest to fajna historia, tak? Tylko kurczę, nic jej nie potwierdza, więc ja się temu, że tak powiem, przypatruję ostatnio, bo na przykład, że w kościele świętego Jana w Gnieźnie zmarli pazurami wydrapują te ściany, żeby się dostać do kościoła, żeby móc tam lepiej pokutować, o tym sobie będziemy mówić w przyszłym miesiącu. No to tak, to jest, że tak powiem, jakby poświadczone, ale te pazury, wydaje mi się, że jakby to miały być pazury, to one by po prostu wyglądały jakoś lepiej. Oni w sensie takich diabelskich kamieni, które mają te jakieś właśnie odciski rąk, jakieś, prawda, pazury, odciski kopyt, to jest całkiem sporo na terenie dzisiejszej Polski. Część oczywiście z Polską ma niewiele wspólnego, bo to albo prawda, Śląsk, albo prawda, Pomorze, albo Prusy i to jest trochę jednak inna duchowość. No, ale potrafili to robić lepiej niż to, co jest w Łęczyce. Więc może to jest jakaś inna jakby historia. No z drugiej strony nie widziałem pazurów diabła Boruty, więc może się mądrze po prostu bez sensu. No, w każdym razie diabły miały się u nas świetnie. Przez wiek XIX nabrały też takiego literackiego szlifu i właśnie bardzo często są pokazywane w tej swojej szlacheckiej odsłonie. No i tutaj oczywiście Boruta ze spółdzielni Straszydło jest takim dosyć przykładem stereotypowym. No, z jednej strony właśnie taki szlachcior, warchoł, ale kiedy przychodzi co do czego, no to jednak odczuwa jakąś solidarność zawodową.
No i tak, no i te jakby diabły sobie gdzieś tam funkcjonują. Są trochę naszą taką polską specyfiką. Mamy rzeczywiście bardzo bogatą obrzędowość związaną z nimi. Bardzo często na ich temat chcą ludzie rozmawiać z różnego rodzaju badaczami, etnografami. No i pozostaje to, prawda, wielkie pytanie, dlaczego to poszło taką drogą. No ale no przynajmniej to jest teoria, która mi się podoba. To jest to, że generalnie my w polskiej kulturze nie lubimy skrajności. Że generalnie jest u nas takie podejście, że jakoś to będzie, z każdym można się dogadać. Dużo jest właśnie tego kompromisu, konsensusu w naszej kulturze. Wytworzyliśmy wojnę sprawiedliwą, tak? Mamy jakby na swoim koncie kult miłosierdzia Bożego. Jesteśmy dobrzy w takim, ale bez przesady, tak? No, żeśmy w momencie, kiedy była noc świętego Bartłomieja i, prawda, katolicy mordowali niekatolików, no to u nas została podpisana Konfederacja Warszawska, nie? Gdzie było na zasadzie takiej, ej dobra, no nie będziemy sobie za bardzo w sumienia zaglądać. Tak? Nie chodzi o to, że u nas nie było tumultów, nie było stosów, bo były. Byliśmy częścią światłej kultury europejskiej, więc dlaczego miałoby nie być? Natomiast rzeczywiście widać u nas sporo takich ruchów, które mówią bez przesady, więc również i u nas świetnie ma się to powiedzenie, że może nie taki diabeł straszny, jak go malują. I to jest takie ostatnie zdanie zupełnie na temat. Tutaj widzicie Państwo, na koniec zawsze mam taki obrazek podpisany, obrzydliwa autoreklama. Więc oczywiście dziękuję Państwu za tak liczne przybycie. Mówi Wieko działa już troszkę ponad 2 lata, więc jeżeli jeszcze nie polubiliście fanpage'a, jeżeli nie dorzuciliście swojej subskrypcji na YouTubie, to zachęcam do jakby rozważania tego. Ruszyłem też ostatnio z Patronite'em. Ja będę pewnie jakoś w przyszłym tygodniu, bo teraz mi się trochę to rozminęło. Miałem trochę innych rzeczy na głowie niż proszenie o pieniądze, ale w przyszłym tygodniu to się postaram nadrobić. Mianowicie chciałbym rozszerzać działalność fanpage'a. Chciałbym, żeby z tego nam wyszło wirtualne Muzeum Nadprzyrodzonej Historii Polski, czyli profesjonalna, duża platforma multimedialna. Jest kupa rzeczy zdigitalizowanych, naprawdę. Całą masę rzeczy można ściągnąć, jest już dawno w domenie publicznej. Tylko co z tego, jeżeli od jakby momentu digitalizacji w 2012 roku ściągnięto to 12 razy, z czego wiem, że 4 są moje. Nie? Więc chciałbym, żeby to po prostu szło w takim kierunku, no a z tym się, że tak powiem, wiążą niestety koszty. Więc no, ci, którzy już mnie, że tak powiem, wspierają, no to już kilka książkopolecajek dostali. Jedną historię nadprzyrodzoną, której jestem bohaterem, a drugim bohaterem jest duch piecyka. Więc też można, prawda, zobaczyć, jak to wygląda od jakby drugiej strony. A już te pieniądze, które zostały przeznaczone na Wieko, zostaną spożytkowane w najbliższym czasie na zakup dżingli, żeby nasz podcast brzmiał dużo bardziej profesjonalnie. Więc no, staram się, żeby to jakoś tam szło. Będę przede wszystkim chciał się skupić w chwili obecnej na przygotowaniu zestawu tak zwanych wystaw elementarnych, czyli wystaw, które będą do pobrania za darmo w formacie PDF, w dobrej rozdzielczości, żeby to można było wydrukować w dowolnym formacie, gdzie no, pewnie trochę pójdę kalendarzem, żeby na przykład, bo to wiem, że spora część Państwa, którzy lajkujecie Wieko, to na przykład prowadzicie fanpage'e swoich instytucji, w których pracujecie, różnych domów kultury, bibliotek, no i innych jakby podobnych jednostek, to wiadomo, no, można sobie przy okazji Wszystkich Świętych Dnia Zadusznego wydrukować po prostu jakąś przygotowaną wystawę.
Tak, i że tak powiem, no, jedyne o co będę prosił, to żeby potem mi wysłać zdjęcie, żebym mógł się pochwalić, że ta praca jednak komuś się przydaje, że ta popularyzacja ma jakby sens, a wydaje mi się, jesteśmy na jakiejś fali wznoszącej. No, Netflixowy Wiedźmin tak stał się po prostu kasowym hitem, więc może warto wyjść z tej szafy jakichś kompleksów odnośnie kultury. Nadprzyrodzona historia Polski to jest naprawdę świetny produkt eksportowy. A na razie Państwu bardzo dziękuję. Oczywiście się oddaję na żer Państwa pytań. Nie ma pytań. Jezu, niemożliwe, nie wierzę. To ja mam. O. Czekałem, byłem trochę ciekawy, bo dużo było tych wątków germańskich tutaj, też może odniesiem do Niemiec. Z różnych przyczyn mocno interesuje mnie kwestia, raczej taka kwestia związana z Husinami, z Husią. W ogóle tutaj tego brakło troszeczkę. Czy są jakieś duże różnice, czy jeżeli chodzi o wyobrażenia właśnie demonów, diabłów z takiej kultury, która nam się z Ukrainą może kojarzy, czy z Moskwą? To bardziej w przypadku tych upiorów i niespokojnych zmarłych będzie Ruś. Tak, tak, dlatego że jeżeli chodzi o jakby wizję diabłów, demonów, to jest wszystko w gruncie rzeczy dosyć podobne. Nie widać jakichś fundamentalnych różnic. Natomiast Ukraina była takim terenem ciągle trwającej rzekomo zombie apokalipsy od jakby XVII do XVIII wieku. Zresztą ksiądz Chmielowski nazywa to takim naszym właśnie bogactwem, że to, że inni nie mają upiorów, a my mamy, to jest tak, że kawa też nie wszędzie rośnie. Złoto też jakby nie wszędzie jest, więc może u nas po prostu są upiory, nie? Można rozumieć w ten sposób, że te słowiańskie diabły z Ukrainy mogły być jakąś taką, nie wiem, takimi harcownikami broniącymi nas przed Tatarami, przed Islamem. Znaczy, pobudowałem teraz trochę, ale tak sobie to wyobraziłem. Skoro Boruta mógł No, nawet powinien, nie? To, że tak powiem, obowiązek polskiego diabła, nie? To znaczy, bardziej jest kwestia tego, że potrzeba było chyba, znaczy inaczej. Po pierwsze, w prawosławiu dużo więcej zachowało się folkloru niż w rzymskim katolicyzmie. Więc generalnie w każdym momencie, kiedy sobie przypominamy, że jesteśmy Słowianami, patrzymy jednak, no, byśmy woleli patrzeć na południowy wschód, ale patrzymy bardziej na wschód, nie? Więc to jest jakby no pierwsza rzecz. Dużo rzeczy po prostu przetrwało i to był jakiś punkt odniesienia. Druga sprawa to było stworzenie też sobie takiego życiorysu magicznego narodu. Nie? Od kogo mogliśmy się nauczyć magii? No najlepiej oczywiście od jakichś tam starożytnych. Babilończycy za daleko, Egipcjanie za daleko, ale mamy Greków. I mamy Kirkę, tak? Więc mamy Bizancjum. Bizancjum schrystianizowało Ruś, a my się od Rusi nauczyliśmy, czy jak to nawet tam Chmielowski w tym swoim traktacie pisze, że żeśmy to sobie wzięli, kiedy sobie podporządkowaliśmy Ruś. I to jest jakby powód, dla którego rzeczywiście bardzo dużo tych naszych wyobrażeń dzisiejszych w sumie jest bardziej wschodnich niż naszych. Poza tym weźmy też pod uwagę to, że nasz romantyzm miał bardzo duży jakby obszar działania na Wołyniu i na Ukrainie, cały ten tak zwany czarny romantyzm. Ja tak spytam, bo teraz to już nie istniało, czy jak to był 1996 minia, chodzi mi o grekokatolicyzm, tak. Czy nastąpiło jakieś takie przejęcie demonów, wyobrażeń z prawosławia poprzez przejęcie tej władzy nad częścią Kościoła Wschodniego? Znaczy przede wszystkim ta jakby władza jest dosyć ulotna, w sensie tam ta historia Unii wcale nie jest taka jakby prosta, że to zostało zadekretowane. Kolejni biskupi się przyłączali do Unii na przykład 100 lat po jej zawarciu. Więc znaczy na pewno w momencie, kiedy jakby badamy swój folklor, kiedy jest to pierwsze pokolenie badaczy jeszcze w tej erze prekolbergowskiej, to oni jakby badają Polskę, Litwę, Ruś i jakby Prusy jako punkt odniesienia i tej Rusi jest tam dużo. Bo jest im też zresztą blisko, oni raczej są z południa Polski, tutaj mamy, czy w ogóle są jakby stamtąd, tak? Tak jak właśnie chociażby
ci nasi twórcy tego romantyzmu czarnego, który jest związany zwłaszcza z Liceum Krzemienieckim. Tak? No Maria, tak, pierwszy nasz utwór romantyczny, dzieje się na Ukrainie. W ogóle większa część tych naszych dzieł, o których trochę dzisiaj zapominamy, a które nam wytworzyły tę naszą wrażliwość romantyczną, no, dzieją się na Ukrainie. To jest dalej oczywiście ta nasza kresomania trochę. Natomiast z drugiej strony bardzo, bardzo dużo się czerpie z tych motywów. No, chociażby te oczywiście scytyjskie kurhany, które są bardzo istotne. Ale to są bardziej niespokojni, zmarli, więc to za miesiąc. Po raz pierwszy. Oczywiście jak ktoś ma jakieś takie pytania bardziej kuluarowe, to można też oczywiście, kiedy jeszcze pobędziemy. To znaczy, no to jest oczywiście tak, trochę my to używamy tutaj zamiennie, tak? Diabły, demony, oczywiście to była bardzo jakby zróżnicowana menażeria. Ponieważ na przykład do istot piekielnych były zaliczane różne upiory albo smoki. Czy jest duże upiora w porównaniu z diabłami polskimi? Znaczy, nie była jakby, znaczy jest to zawsze pytanie, tak, na ile się jakby posunęło ich zdemonizowanie po prostu, tak? Bo oczywiście jest ta cała tradycja dragonomachii, tak? Zabijania smoków, smoki jako, prawda, symbol szatana, no ale generalnie jak mamy historię chociażby o smoku wawelskim, to tam nie widać w ogóle tej ingerencji piekła, tak? Jakoś chyba nie o to chodziło w tej legendzie, tak? Przynajmniej na początku. I nie ma żadnych tam, nie wiem, porównań do tego, że tutaj krak prawie jak, prawda, tam, nie wiem, święty Jerzy, czy, prawda, archanioł Michał, nie ma jakichś tam wątków, że nie wiem, że póki by ten smok żył, to by tutaj wiara Chrystusowa nie mogła się zakorzenić. Nie ma takich rzeczy zupełnie, tak? Więc to chyba jednak należy do zupełnie innych jakby spraw. No, jest ta historia z tym morskim biskupem. To Zygmunt Stary albo Zygmunt August miał mieć spotkanie z jakimś takim syrenomorsem, jakąś taką właśnie morską poczwarą, no, którą pewnie normalnie by zakwalifikowano jako prawda, siły demoniczne, natomiast tamten mu tam odpowiedział, że on jest biskupem podmorskiego ludu i generalnie jest tam całkiem spoko, na co nasz król powiedział, ach, a to fajnie, wymienili się darami, no i to tyle, nie? Więc słucham. O Zygmunt Waza to by tam spróbował jezuitów prowadzić, więc nie sądzę. Chyba jednak jeszcze któryś z Jagiellonów, ale się nie założę. No w każdym razie to raczej, znaczy sporo było takich właśnie, no, sił neutralnych w sumie. Tak? Oczywiście gdyby tam przyszedł ktoś tego autoramentu, co ksiądz Chmielowski, to na pewno stwierdziłby, że to diabeł, nie? No ale jeżeli chodzi o taki odbiór, no tam było trochę różnych jakichś tam postaci, owszem, no może one były piekielne, ale luźno piekielne, że się tam, prawda, no, że były nieposłuszne, no bo to przecież jesteśmy w Polsce, to jest taka gorsza Polska, więc tam się jeszcze bardziej nie słuchają. Natomiast no, jeżeli chodzi o te różne tam wyobrażenia tych różnych istot, jakichś tam diablików, chowańców, jakiejś takiej właśnie chimerycznej menażerii, no to one w zasadzie, no, są liczne, ale one trochę służą jako ilustracje w tych drukowanych książkach. W sensie nie za bardzo wiemy, co one tam chciały. Oczywiście jest trochę jakichś tam, nie wiem, właśnie tych porońców, tak, jakichś właśnie dziadów, jakichś takich duszków, duchów, które, czy te właśnie świcki nieszczęsne. Natomiast no, one bardzo, bardzo często jakby awansują na pokutujące dusze. Nie? Więc tutaj mamy ten wielki temat czyśćca, czym jest czyściec, gdzie jest czyściec, jak się ta pokuta odbywa, w jakiej formie się pokutuje, no i jest to wielkie pytanie, czy czyściec jest czasowym piekłem, czy jest przedsionkiem nieba, tak? I jakby w zależności od tego są jakby bardzo różne interpretacje i wtedy właśnie może być tak, że jakby ktoś jest jakby skazany na to, żeby
żeby być takim kołatkiem, takim, prawda, chrabąszczem stukającym w ścianie domu, przypominając ludziom, że umrą, nie? I bo za życia się tym w ogóle nie przejmował i kogoś tam zabił, tak? No i, że tak powiem, w naszej tej tradycji byłby raczej duszą pokutującą, natomiast w kręgu protestanckim mógłby zostać uznany znowu za jakieś po prostu siły tam piekielne. Przepraszam. Przepraszam, że z zaciekawieniem słuchałem tego wykładu i nie mogłem się doczekać, aż być może poruszysz temat w związku mocy piekielnych z wolnym ularstwem. A był już blisko, mówiąc o Niemcach, paniczkowi Niemiec na dworach, straszący chłopów. A to jest dopiero turbo temat. Nie jesteś w stanie żadnej ciekawostki przytoczyć tutaj? To znaczy, no jestem, o rany, warszawiecki. Jest taki właśnie przykład magnata, który po śmierci stał się diabłem. Warszawiecki, o właśnie. No. Gdzie jakby no, nawet podobno na kapliczkach, od, jak tam, prawda, było od tam głodu wojny, ognia, to jeszcze to nazwisko padało, żeby prawda, uchronić, co to chciało oczywiście zmieniać bieg rzeki, tak, i na to podpisał cyrograf, ale przyszli diabelscy podwykonawcy, powiedzieli, panie, się tego nie da zrobić, na co on ich, prawda, wszystkich stłukł, w ogóle wyrzucił tych diabłów i powiedział, że on to zrobi siłą swoich chłopów. Oczywiście tego się nie udało zrobić. Natomiast tak, no w tych, prawda, chłopskich wyobrażeniach, no to wszyscy, którzy szkodzili chłopom po śmierci, no oczywiście byli potępieni, tak? Zły tam ekonom, nieuczciwy Żyd, jakaś tam karczmarka, która, prawda, miała, znaczy dolewała wódki z mniejszej miary. Nawet są zdjęcia z kilku kościołów zachowane malowidła właśnie, gdzie są przewiny, za które się oni wszyscy podostawali do piekieł. Znaczy, zarówno to wyobrażenie chłopskie o jakby w ogóle ta chłopska eschatologia oraz jakby kwestia masonerii, to podobnie tak jak czarownice, to po prostu zasługuje na osobny wykład. Tak? Zwłaszcza, że tutaj u nas masoneria robi niewiarygodną karierę dopiero w wieku XIX, nie? Więc tutaj by się trochę by się to rozminęło. Ale tak, no oczywiście, no to... Tak, znaczy ja mam teraz, tak jakby sobie myślę, że następnym byśmy poświęcili magii u nas. Że na przykład jeden wykład byłby taki ogólnie o historii magii, drugi byłby o tym, jak to UJ stał się takim środkowoeuropejskim Hogwartem, trzeci może właśnie o tych takich no, czarownicach, czwarty może, nie wiem, jakaś astrologia albo w ogóle na temat polskiej inkwizycji coś więcej. Więc no gdzieś tam no, tematy to nam się szybko nie skończą. Ja to nawet myślałem też o jakiś na przykład wykład o tym, w jaki sposób zrobić dobrze karierę, nie? Jakich używać elementów magicznych, kiedy chcemy dobrze, prawda, się zakochać, kiedy chcemy mieć dużo pieniędzy. Tam dużą rolę odgrywa zawsze farsz w pierogach, więc strzeżcie się pierogów. Pierogi są zawsze uważane za to, gdzie wszystko można przemycić i nikt się nie zorientuje, więc uważajcie na to. Że to jest bardzo mocny motyw i w sensie często się pojawia. Więc teraz słuchając tylko, bo tak sobie pomyślałam, uświadomiłam, że w sumie ten motyw upioru, jakby upiorności z mory przeszedł tak naprawdę do naszej historiozofii trochę i filozofii i literatury bardzo. Znaczy jakby stał się częścią tożsamości. I teraz moje pytanie zmierza do tego, bo
jeżeli chodzi o tych diabłów i Niemców i tak dalej, to odnoszę wrażenie, że mimo wszystko to jest taki element bardziej racjonalny, może trochę komiczny i trochę taki bardziej pragmatyczny niż tam piorność, romantyzm lub czarny. O dziwo Faustus Goethego jest bardziej znany niż przecież romantyzm też czarny w Niemczech, który właściwie zapoczątkował to. Czy mógłbyś tak jakoś, nie wiem, potwierdzić, w sensie powiedzieć, że tak naprawdę właśnie wygrał ten czarny romantyzm wschodni versus tego diabła, powiedzmy, bardziej racjonalnego, który też u nas miał jakieś tam zaczątki, ale nie udało mu się przebić? Czy to jest w ogóle takie pytanie? Moim zdaniem upiór to się przebił do nas dlatego, że o upiorach pisał Byron, a nie tam, że coś, no, to jakby na pewno mogło jakoś pomóc, tak, bo to przecież cały ten wielki nurt, prawda, krytyki Mickiewicza za Świtej, że co to w ogóle jest Świtej, prawda, że to jest jedna wielka kradzież, że to po prostu pisze o mitologii greckiej, tylko sobie, prawda, w środku tam Białorusi ją, prawda, sobie osadził. Natomiast u nas ewidentnie kierunek jest taki, że ledwo sobie poradzono z tymi grobami wampirycznymi. Mamy, prawda, diabła w swojej postaci bohomolca, więc ledwo się udało to zagasić, a już z zachodu, i to z salonów Londynu, Paryża, przychodzi do nas upiór, tak? I owszem, pewnie gdzieś tam wtórnie, tylko że wydaje mi się, że ten upiór, który jakby opanował naszą historiozofię, jest jednak bardziej zachodni niż tam wschodni, no bo na przykład no, w Zamku Kaniowskim, no tam mamy upiora wschodniego, to jest po prostu ukraiński upiór, taki bardziej się nie da, zresztą jeden z lepszych takich frenetycznych motywów w ogóle w naszym romantyzmie. No i nie widać potem tego upiora za bardzo, on się potem, prawda, jakoś tam ugrzecznia, tak, no bo potem mamy go tam, prawda, w formie pieśni zemsty Konrada, nie? Gdzie owszem, no fajnie jest sobie pomyśleć o tym, że będziemy mordować Ruskich, to o tym fajnie jest zawsze myśleć prawie jak o mordowaniu Niemców. Nie, no ale zaraz potem jest ta myśl tam, Konradzie to jest, prawda, myśl szatańska. No, trochę prawda, Konrad przesadził, no ale to jakby wsadza tego upiora w jakiś tam dyskurs. Więc no nie wydaje mi się też z tego względu, że akurat ci nasi fajni poeci, którzy mieli wpływ, ci nasi wieszcze, to byli ludzie, którzy wyjechali na emigrację i zostali odcięci w pewnym momencie od folkloru po prostu. A niestety ci nasi literaci, którzy rzeczywiście badali folklor w tej dobie prekolbergowskiej, byli kiepskimi literatami po prostu. I lepiej ich czytać, ich te traktaty wiedzy ludu, niż czytać ich książki, tak? Bo oczywiście wszyscy tutaj kojarzymy Jezioro Gopło na pewno, ale naprawdę mogę komuś postawić duże piwo, jeżeli zmęczy Gopło Berwińskiego. Naprawdę tego się nie da czytać zwyczajnie. No. A jakby postać, jakby jako badacz, no, to jest, no, nie tylko moim zdaniem, tak? No, jest to chyba najwybitniejsza postać ery właśnie prekolbergowskiej. Zresztą Kolberg kontynuował w sumie jego jakby założenia. Okej, jeszcze jedno pytanie. Fabianie na przykład coś napisał Karła, bo Kolberg tak bardzo ma dobry język. Poleciłbyś coś w miarę współczesnego, nie XIX wiek, jakąś taką właśnie kompilację wiedzy o tym diabła. Lokowanie produktów będzie. Ja muszę się z tą repliką dogadać jakoś, bo ostatnio często ich książki polecam, ale oczywiście Bohdan Baranowski, Pożegnanie z diabłem i czarownicą i w kręgu upiorów i, o Boże, i wilkołaków. No. Tylko no oczywiście z Baranowskim jest ten problem, on się bardzo dobrze czuł chyba w czasie komuny, a przynajmniej pisze tak, jakby się dobrze czuła, że zmarł w 93 roku, to chyba nie zdążył pewnych rzeczy trochę złagodzić. Więc jeżeli ktoś jednak do tych rzeczy podchodzi albo z większą sympatią, albo z jakąś powagą, bo to stanowi część jego jakiegoś poglądu religijnego, tak? Częścią tożsamości, no to trzeba się nastawić, że tam to będzie pisane, że to jest per ciemnota,
że to jest zabobon, że to jest zacofanie. Natomiast gość jest bardzo dobrym po prostu etnografem, naprawdę. To jeszcze powiem, że jest taka strona, która bierze swoją nazwę od pewnego sympatycznego gryzonia i tam to jest. Replika, jeśli mi zacznie płacić, to będę się zastanawiał na tym, co mówię bardziej. No. To... O. Nie ruszam kosmitów. Zostajemy tutaj, tak, nie, nie. Ach, na pewno nie jeden, ale nie, naprawdę, żadnych kosmitów. Tu nie będzie nigdy kosmitów. Nie, nie będzie kosmitów. Nie. Nie, no. Kosmici mają taki fandom, na który nie jestem gotowy po prostu.